Cześć! Dzisiaj krótki filmik o nauce w ogóle, nauce w obecnej sytuacji. Kiedy jesteśmy zmuszeni do nauki zdalnej, kiedy mimo nadziei dzieci nie wracają do szkoły teraz, nie wrócą przed Bożym Narodzeniem. Czy wrócą w styczniu, czy wrócą na wiosnę, zobaczymy. Niemniej jednak wygląda to tak, że musimy się nie tylko przyzwyczaić do tego, jeśli jeszcze się nam to nie udało, nie tylko przetrwać, byle przetrwać, tak jak było mówione, do lata, do wiosny, do wakacji, musimy się nauczyć korzystać z tego, co jest. Pomysł na filmik pojawił się z moich rozmów z rodzicami, którzy opowiadają mi, że dzieciaki coraz bardziej się zniechęcają, coraz częściej leżą na biurku i grają w gierki na telefonie, zamiast brać aktywny udział w zajęciach, przez co kumulują zaległości i słyszę coraz więcej głosów, że oni nic nie będą umieli, że to jest stracone pół czy półtorej roku. Spróbujmy się zastanowić. Ja przemyślałam sprawy, wymyśliłam 10, nie, nawet w bonusie 11 pomysłów na to, jak sprawić, żeby korzystać z nauki zdalnej, żeby czerpać z tego, żeby to nie był stracony czas. Pierwszy mój pomysł wynika z natury dziecka, z natury młodego człowieka, czyli dziecko potrzebuje mieć plan. Plan, rytm dnia i jeśli w szkole lekcje dzieją się tak jak w czasie rzeczywistym według planu lekcji, to super, bo mamy jakby oś. Jeśli nie, to my musimy pomóc dziecku stworzyć plan, co się dzieje, po czym, co robimy, ale tak samo też popołudnie, zwłaszcza jeśli coraz więcej siedzimy w tych domach, tu izolacja, tu konieczność zostania, nie wychodzenia w ogóle, więc rozpisanie, co się dzieje, po czym, w przypadku małych dzieci, to nie chodzi o to, że ma być od 16.15 do 16.27, będziemy przewracać naleśniki, bardziej o to, co się dzieje, po czym, że jest czas na coś, co robimy wspólnie, jest czas na coś, co robimy osobno. My mamy swoje papiery, my mamy swoje sprawy, swoje obowiązki, dzieci mają swoje, żeby było wiadomo, że teraz robimy coś razem, teraz robimy, każdy z nas pracuje nad czymś osobno, żeby dzieci wiedziały, co się dzieje, po czym, co z czego wynika, bo to w tym chaosie, nie ukrywajmy, jaki nas otacza, w tej niepewności, bo z dnia na dzień są nowe obostrzenia, z dnia na dzień są nowe informacje, żeby mieć stały rytm, stały punkt dnia, to naprawdę i im, i nam. Nie ma co ukrywać. Póki jesień słoneczna, super, ale jak jesień zrobi się deszczowa i błotnista, musimy mieć oparcie w takich małych rzeczach. Więc plan. Drugi mój pomysł to jest rozmawianie z dzieckiem, tłumaczenie mu, uświadamianie mu, jak kluczowy jest jego aktywny udział w zajęciach. Jak bardzo utrudnia sobie życie, w jakie kłopoty w długoterminowej perspektywie się wpędza, grając sobie, scrollując na komórce, jednym uchem słuchając, drugim zajmując się czymś tam innym, drzemiąc na biurku. Jak jego brak zaangażowania przekłada się na potem długie, smutne godziny, podczas których nie wie, jak ma coś zrobić, szuka gdzieś tam pomocy, frustruje się jeszcze bardziej, zwala to na nas, i tak dalej. Nakręca się taka spirala zniechęcenia, nie widzi dziecko sensu w tym żadnego. W szkole to było super, jak chodziliśmy. No, też było różnie. Rozmawiajmy o tym z dzieckiem, jak sprawić, czy z młodzieżą. Oni tak samo potrzebują wsparcia, jak i mali, jak i my. O tym rozmawiamy, jak sprawić, żeby w twoim, moim przypadku to działało. Żeby to się kręciło, co nam pomoże. Więc rozmowa o zaangażowaniu. Trójka to pomóż dziecku sprawdzić, czy ma wszystko, czego mu potrzeba. Posłuchaj jeszcze raz. Nie jest trójka, sprawdź i spakuj i przygotuj na stole, co dziecku potrzeba. Absolutnie nie. Ja miałam takiego, mam takiego kuzyna, który mówił, w pierwszej klasie mówił mamie tak, no jak mnie posłałaś do szkoły, to mi patrz, pakuj teczkę, ja się do szkoły nie zapisywałem. Ja jako matka i jako nauczyciel jestem wyznawcą zupełnie innego podejścia. No szkoła jest sprawą dziecka. Rodzice dziecko wspierają, rodzice nie pakują teczki.
Ale dziecko nie rodzi się z takimi umiejętnościami, więc pomóż dziecku, może sporządzić listę, czy narysowaną, czy zastanowić się, czy ma wszystko, taki zwyczaj, taki nawyk robić sobie, co jest mu potrzebne na zajęcie. Żeby się nie okazało, że jak pani poprosi, to przeczytaj Jasiu teraz ty, że Jasiu w ogóle podręcznika z biurka nie wyjął, a w sumie czy w biurku by, może jeszcze w plecaku byłby sprzed 2 miesięcy ten podręcznik. Żeby dziecko brało na siebie odpowiedzialność za to, czy ma wszystko to, co jest mu potrzebne. 4 to przygotowanie siebie i miejsca. 3 materiałów, 4 siebie i miejsca. Czyli jeśli to jest małe dziecko, a niech ta się wysiusia, warto zagadnąć, czy jest gotowy. Czy ma, czy słuchawki, czy kamera. Kamera jest kluczowa, zwłaszcza w naszych zajęciach, więc, które dzieją się w czasie rzeczywistym. My chcemy, i to jest konieczne, widzieć dzieci, widzieć na ich buziach, czy to są też dorośli, młodzież, czy oni rozumieją, czy oni nadążają, czy się dobrze bawią, czy to, co się dzieje, ma sens, czy go wciąga. Ja zdaję sobie sprawę, że dziecko włączyć włączy, ale warto zwrócić uwagę, czy to dziecko nie jest kadrowane od czoła w górę i mamy i podziwiamy ułożenie zasłon i firanek, a nie widzimy, co tak naprawdę dzieje się ze strony dziecka. Warto mu w tym pomóc wspólnie, sprawdzić, czy to wszystko tak działa, czy słychać, żeby też nie przepadała ta lekcja, bo się okazuje, że ktoś coś poprzyciskał i my nie słyszymy dziecka. Ja sobie zdaję sprawę, że w szkole publicznej, kiedy tych dzieci jest 20, a młodzieży ponad 30, oni i tak tych kamer nie włączają. U nas to jest kluczowe, bo my musimy widzieć, czy on wie, czy on nadąża, czy on reaguje, czy on się dobrze bawi. W szkole publicznej wiem, że oni tych kamer nie włączają, no i już jest tu pokusa zostania w piżamie, już nie uczesania się, ale w momencie, kiedy trzeba będzie włączyć tą kamerę, bo na przykład mnie pytają, no to jest panika i wzbranianie się rękami i nogami, no nie ma tej gotowości. Czyli o tą gotowość dbamy wcześniej, żebyśmy wierzyli, dzieci, młodzież, że to się dzieje naprawdę. 5 to takie nasze zaangażowanie z boku, takie wspieranie dziecka. My robimy swoje, dziecko jest na zdalnym nauczaniu, robi swoje, ale jeśli widzimy, że się odezwało, daj mu kciuka. Jeśli widzimy, że się o coś zapytało, że się zgłosiło, uśmiech, pokaż mu, że super, że my widzimy i doceniamy ten jego wkład, że to będzie procentować, bo nauczyciel, no tak jak mówię, nie widzi ich nauczyciel w szkole. Jeśli z drugiej strony widzimy, że dziecko się gubi, nie nadąża, to nie moja rada jest taka, że reaguj i mu tam pomagaj i mu palcem pokazuj. Nie, ale zachęć go, żeby się zapytał. Jeśli nie rozumie, nie nadąża, czy to jest po angielsku, niech się zapyta, czy to jest każda inna lekcja, niech on wie, że proces, że odpowiedzialność za proces spoczywa na jego barkach. Czyli jeśli on się nie zapyta, to będzie ambaras, to on później będzie miał problemy, później będzie frustracja, szukanie pomocy nie wiadomo gdzie, a wystarczy na lekcji się odezwać i zapytać, jak to ma być. 7 moja porada jest taka, żebyście z tej rozmowy, jeśli jest na to czas, jeśli jest możliwość, spróbowali przećwiczyć to, co się tam działo, jakoś tego użyć. Jeśli nie znasz angielskiego, nie znasz niemieckiego, no nie siedzisz w czymś, o czym jest rozmowa, okej, pozwól dziecku być twoim nauczycielem. Niech ono ci wytłumaczy, niech ono ci pokaże, niech ono cię czegoś nauczy. Czy tak trochę z przymrużeniem oka poudajesz, że tego nie wiesz, czy faktycznie nie będziesz mieć pojęcia o co chodzi. Dziecko będzie się czuło ważne, to co robi będzie ważne i jego zaangażowanie to też przełoży się bezpośrednio na to, że ono się zapyta, że jak ono nie będzie czegoś wiedziało, to ono się zapyta po to, żeby mogło później wiedzieć, co się tam działo, żeby ono to naprawdę umiało i rozumiało. Ta duma, to poczucie dziecka, że na nim spoczywa odpowiedzialność, że to jest ważne, sprawi, że będzie zaangażowane dużo bardziej w to, co się dzieje na zajęciu. Moja 9 porada jest taka, żeby nie odrabiać za dziecko, nawet z dzieckiem, zadania domowego. Zadania są dla dziecka, nie dla rodzica. Rolą rodzica w
sytuacji, w której naprawdę dzieci są zasypane, bo jak słyszę od rodziców, każdy czegoś chce, każdy coś wysyła, każdy coś. No tak jest. Czy to są lekcje dodatkowe, czy to jest szkoła państwowa? Każdy coś chce. Z każdego przedmiotu i trzeba coś wysłać, przysłać, zrobić zdjęcie, nagrać, zaśpiewać i wszystko trzeba wysłać, odesłać, no bo nie ma innej możliwości sprawdzenia regularnej pracy, systematycznej pracy dziecka. Tu wydaje mi się kluczowa nasza pomoc, żeby pomóc dziecku się w tym nie pogubić. Czy mu kalendarz zrobić, czy pokazać, spróbować razem z nim wpisywać przez parę dni to wszystko, co ma zrobić. Coś, co da się zrobić od ręki, niech robi. To, co w minutę, niech robi w minutę i odsyła, nie wpisuje tego do kalendarza. A wszystko inne, co wymaga zaangażowania, odesłania, co ma jakiś deadline, jakiś termin, no ciężko będzie to wszystko po prostu z pamięci zapamiętać, żeby nie robiły się problemy i zaległości. Niech dziecko nauczy się planować, gospodarować samo, ono, bo to jest jego szkoła i jego odpowiedzialność. Nasza rola? Pomóc mu w ogarnięciu tego wszystkiego, w wyrobieniu sobie takich dobrych nawyków, bo ja jestem święcie przekonana, że z tego wszystkiego, co się dzieje, naprawdę dużo dobrego można się nauczyć, można wynieść, ale samemu, no dzieci się nie rodzą, tak jak my z tymi umiejętnościami, więc wspólnie spróbujmy wykorzystać ten czas i wyrobić sobie takie nawyki, które będą procentować także po powrocie do tradycyjnej szkoły, do tradycyjnego nauczania. 10. Słyszę od rodziców, że mnóstwo dzieci już jest bardzo zniechęconych, że dzieci leżą na biurku, że wyciszają to w ogóle, udają, że mikrofony się psują. Brak zaangażowania dziecka w zajęcia no w prostej mierze prowadzi właśnie do tego, że oni nie widzą w tym sensu, nie widzą po co się odezwać. Jeśli dziecko jest na takim etapie zniechęcenia i bez sensu całego tego cyrku z tymi komputerami i tą panią na ekranie, spróbujmy zachęcić go choćby jakąś tablicą, choćby czy to kartką, czy pisakiem zmywalnym. Rysujmy buźki za każde zajęcia, na których on się odezwał, zapytał, zgłosił, zaangażował, uważał, pracował, ładnie brał w tym udział i jest z tego jakiś efekt. Dajmy mu buźkę, a za 5 Kinder czekoladę, albo cokolwiek, coś fajnego, albo coś, co zrobimy razem wspólnie. Jakąś nagrodę, jakąś zachętę do tego, żeby brał aktywny udział w zajęciach, bo to już nakręci tą pozytywną spiralę, już to będzie szło w dobrą stronę widzenia sensu na końcu tego tunelu. I moja 11. rada, ona jest bonusowa, nie wiem, czy nie najważniejsza w tym wszystkim, może od tego powinnam była zacząć, więc dla tych, co wytrzymali i oglądali do tego momentu, bam, 11. bonusowa rada. Nie daj się wkręcić w to, że oceny, piątki z góry na dół, że to jest najważniejsze i że o to w tym wszystkim chodzi. Nie, nie o to, nie o to, żeby piątki się zgadzały. Ja już widziałam, zwłaszcza w czerwcu, w maju, w czerwcu, jak już oceny były na horyzoncie w zdalnej edukacji w zeszłym roku szkolnym, jak rodzice kupują pracę, jak wysyłają, jak podpowiadają, to słychać. Jako nauczyciel, jako lektor mogę powiedzieć, to słychać, jak podpowiadamy, to widać. Nie dajmy się wkręcić w tą spiralę, że przez oceny będzie widać wartość dziecka i wartość nas jako rodziców. Nie wydaje mi się, żeby tak było, więc nie dajmy się w to nakręcić. Nie o piątki z góry na dół, ale raczej o to, żeby dziecko wiedziało, co je cieszy, interesuje. To można pozytywnie wkręcić w hobby dziecka, bo wtedy ono będzie chętnie samo szło w tym kierunku. Warto o tym pomyśleć, jako bonusową radę na sam koniec, jako podsumowanie. Jeśli uważasz, że te 10, a nawet 11 rad może Ci się przydać, zostaw mi łapkę albo odezwij. Chętnie usłyszę, jeśli masz jakieś inne rady. Albo uważasz, że coś z tego, co mówię, nie wypali lub wypali, lub można by to jeszcze lepiej, jakiś fajny pomysł, pisz koniecznie w komentarzu, ja bardzo chętnie się do tego odniosę. Jeśli jeszcze nas nie subskrybujesz, koniecznie to zrób, bo nie ma tygodnia, żeby tu coś fajnego się nie pojawiało. Czy to są filmiki do nauki języków, czy właśnie takie o tym, jak ogólnie się uczyć. Do zobaczenia zatem w następnym filmiku na naszym kanale. Bye!